Piotrek Musiałek, siatkarski portal.pl. Dzisiaj znajdujemy się w Spale. Akurat trwa zgrupowanie reprezentacji. Nam udało się dotrzeć na dzień otwarty dla mediów. Obok mnie Fabian Żyzga, rozgrywający reprezentację, a także Asseco Rysowi Rzeszów. Przede wszystkim chciałbym zapytać na początku o to, czy jest jeszcze zmęczenie tym sezonem, czy już jakby nie myślimy o tym i skupiamy się tylko na kadrze. Sezon klubowy już minął, już to jest historia. Teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na dobrej pracy w reprezentacji. Zmęczenie. Nie było dużo czasu, jakieś tam jest, ale tutaj też weszliśmy spokojnie w te treningi. Trener nie rzucił wszystkiego od razu na maksa, więc wejście jest bardzo fajne, takie delikatne, więc to zmęczenie też można delikatnie zminimalizować. To jest twoja pierwsza styczność, tak jak wszystkich innych zawodników z trenerem Antigą. Jak byś określił nowego trenera reprezentacji? Na tą chwilę chyba nie ma co oceniać i tak dalej. No, musimy się sami wzajemnie poznajemy. On nas, my jego. On też jest od powiedzmy tygodnia tak naprawdę trener reprezentacji Polski, więc poznajemy to wszystko. Na tą chwilę wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze, komunikacja i myślę, że to jest bardzo duży plus. Komunikacja z każdym zawodnikiem jest na bardzo do wysokim poziomie. Stefan jest otwartym człowiekiem i tu ma plus. Wiemy, że sezon reprezentacyjny będzie bardzo długi i jak tutaj staracie się jakby tymi siłami szachować? No to już jest rola na pewno trenerów, żeby jeden zawodnik trenował trochę krócej, drugi, który troszeczkę może dłużej, żeby został. Trenujemy nad tym zgraniem, a na pewno zawodnicy, którzy odczuwają trochę więcej zmęczenia, dostaną te wolne i dostaną troszeczkę luźniejsze treningi. To jest wprowadzane i to też jest właśnie, że tak powiem, brawo dla trenerów. Czujecie powoli presję tych najbliższych turniejów, już niedługo spotkanie we Wrocławiu, pierwszy kontakt jakby z tą polską publicznością? Znaczy nie, myślę, że żaden zawodnik tutaj nie czuje czegoś takiego presji. Na tę chwilę wszyscy chyba na maksa się skupiają na tym, żeby zgrać ten zespół jak najszybciej, jak najlepiej, bo wiemy doskonale, że to jest bardzo ważna impreza, oczywiście kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Ale też chcemy jak najszybciej się zgrywać wszyscy razem, żeby krok po kroku, żeby coraz lepiej to wyglądało na docelową imprezę. Widzisz jakby swoją szansę tutaj na zaistnienie w tej reprezentacji? Dużo fachowców tutaj liczy właśnie na ciebie, że w tym sezonie odpalisz i będziesz taką wiodącą postacią może nawet w tej kadrze. Ja przychodzę na każdy trening i staram się dać z siebie jak najwięcej i poprawiać swoje umiejętności, podnosić. To jest dla mnie najważniejsze, a jaka będzie decyzja trenera, to zobaczymy. Na tę chwilę jestem bardzo zadowolony z pracy, jaką tu wykonujemy wszyscy, więc żadnych indywidualnych jakichś celów nie mam, tylko najważniejsza jest drużyna. Dziękuję w takim razie pięknie za rozmowę. Dziękuję jeszcze.